Obejrzymy sobie. Dlaczego widzowie warto zagrać w Black Myth: Wukong? Jego akurat wczoraj ukończyłem. Zamówionym jedzeniem prosto z restauracji do moich drzwi. To znaczy, jeżeli zapłaciłem i przyjechało mi jedzenie po prostu ok, to je jem i zapominam o tym. Natomiast jeżeli to jedzenie było wyjątkowo ohydne, przyjechało zimne albo nie to, co chciałem, to wystawiam im negatywną ocenę. Jak i tak samo to działa, jeżeli jest wyjątkowo pyszne. Coś, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Na tyle, że byłem w stanie po prostu się zalogować. Ej, Dawid bardzo dużo gada o tym Wukongu ostatnio, nie? On jest jakiś taki mega, mega zajarany tym tematem. U mnie cały czas na streamach z Wukonga siedział, nie? Jego chyba te soulsy... ale ja chyba wiem, z czym to jest związane. On ostatnio wszystkie soulsy ukończył. Ukończył Lies of P. Czeka na Eldena i tego Wukonga ograł już jako taki soulsowy zjeb typowy, prawda? I mając to na myśli, to w tego Wukonga się już tak dosłownie całkowicie zanurzył. Całkowicie się w niego zanurzył. No już nie ma powrotu. Już będzie nagrywał filmy. Dlaczego warto zagrać w Dark Soulsy? Dlaczego warto zagrać w Wukonga? No to już jest, Dawid, droga, z której nie masz powrotu. Po prostu nie masz i tyle. I już masz ten pierwiastek Soulsy zjeba niestety w głowie zakodowany. Już choćbyś chciał, to go nie unikniesz. Wejść na stronę restauracji i wystawić im pozytywną notę. Po prostu pochwalić. Bardzo podobnie mam z recenzjami gier. Jeżeli coś mnie po prostu masakrycznie zawiodło, albo uważam, że zostałem po prostu oszukany, to wchodzę i wystawiam recenzję, czy to na Steamie, czy na innej platformie, gdzie się pozyskuje tą grę. Jeżeli gra jest średnia, to po prostu ją przechodzę, albo zostawiam i zapominam. Natomiast dzisiejszy przypadek to jest ten pozytywny, czyli ten, który mnie pozytywnie zaskoczył i o nim właśnie dzisiaj chcę powiedzieć, bo podobno dobre nowiny powinny się nieść. A pojawienie się na rynku gry Black Myth: Wukong to zdecydowanie dobra nowina dla osób, które uwielbiały gry a la Soulsy. No tutaj specjalnie nie będę jeszcze poruszał tematu, czy to jest Souls-like, czy raczej Souls-lite. I dodatkowo gra, która mieści się w kanonach historii, a raczej no kultury, mitologii wręcz związanej z Chinami. Legenda o San Wukongu, czyli tak zwanym Małpim Królu, postaci właśnie małpopodobnej, takiej małpie, która miała no prawie że boskie moce, albo w sumie boskie moce, dzięki którym była prawie że nieśmiertelna i dzięki którym mogła przyjmować różnego rodzaju postacie, czy to różnych zwierząt, czy innych postaci a la demonów. Na bazie tej postaci Akira Toriyama stworzył postać Son Goku. Tak, moi drodzy, chodzi tutaj o Dragon Balla. I z racji tego, że to jest mitologia i kultura, można powiedzieć wręcz historyczna Chin, to będziemy wielokrotnie tutaj się czuli, jakbyśmy coś kojarzyli, chociaż w ogóle się nie interesujemy Chinami i nigdy tam nie byliśmy, to niektóre aspekty, jakieś takie smaczki są nam znane. No właśnie między innymi dlatego, że gdzieś tam pamiętamy to, czy to z mangi, czy to z anime, czy jeszcze z innych utworów związanych z Chinami. Dalsza część filmu może zawierać różnego rodzaju spoilery wizualne. Nie są to spoilery powiązane od razu kontekstowo. Nie będę wam mówił, że tak się gra kończy, albo to jest ostatni boss, albo to, co tu widzicie, to się dzieje w konkretnym akcie. Tylko będą sobie leciały urywki z tego, co ja ogrywałem, bo grę ograłem ponad 40 godzin. Udało mi się ją ukończyć. Ile mi zajęło? Aż ciekawy jestem. Kurde, tego Wukonga niestety mi 30 zajęło. O kurde, ty bez kitu, 50% szybciej. Ale w pewnym momencie sprawy wypadłem, bo ja po tygodniu wróciłem do i niego, żeby go skończyć. Ubiłem wszystkich bossów, tych także ukrytych, których na pierwszy moment nie umiałem znaleźć, ale jeżeli chciałem naprawdę mieć przyjemność walki z nimi, to postanowiłem jednak zaglądnąć do internetu. Chciałem mieć tą przyjemność, że tą grę zrobię tak na 100%, że wszystkich bossów poznam i wszystkich będę chciał mieć za sobą. Na stronie Steam, gdzie możemy tą grę kupić, tam mamy opis w tych tagach, czym jest ta gra, że jest to Souls-like i tutaj jest to pierwszy, moi drodzy, moim zdaniem błąd, bo oczywiście ta gra jest trochę podobna do Souls-like'ów, no bo wiecie, macie postać, którą gdzieś tam levelujecie, bo dajecie jej statystyki, wymieniacie bronię i walczycie z dużymi bossami. No, zgadza się. Natomiast w Souls-like'u podczas śmierci mamy karę. I tą karą jest na przykład utracenie dusz, które mieliśmy przy sobie. Musimy po nie wrócić, a jak nie wrócimy, no to je stracimy, więc odczuwamy tą stratę. Tutaj nie mamy czegoś takiego. Tutaj mechanika jest trochę inaczej zbudowana, a mianowicie podczas śmierci po prostu, no, respimy się przy najbliższym ołtarzu, bo zamiast ognisk tutaj są ołtarze. I tak naprawdę w tym momencie to nie jest Souls-like. To jest chyba Souls-lite.
Nie mamy tutaj dusz jak w Dark Soulsach, czyli nie możemy ich utracić, ale mamy pasek expa jak w MMOsach, więc jak wbijamy level, dostajemy punkt, który możemy rozdać na talenty. I tych talentów mamy bardzo dużo. Nie będę wam spoilerował oraz nie będę wam rozwijał tutaj konkretnie, w który iść najlepiej, ale uwierzcie mi, że jest tego dużo. Można robić różne buildy. To jest, kurde, ja mam taki właśnie z Wukongiem, no nie, że czysto teoretycznie ja dużo mówiłem o tym, że ten gameplay jest powtarzalny, w sensie nie gameplay jest powtarzalny, a sposób wytwarzania kombosów jest powtarzalny, no bo cały czas spamujesz tą samą kombinację w pewnym momencie, bo ona jest optymalna, ale no ja nie przetestowałem dwóch pozostałych stensów, tylko że ja z grami mam tak, że jeżeli gram magiem, to gram magiem, jeżeli gram wojownikiem, to gram wojownikiem, a jeżeli chcę zrobić sobie wojownika na szybką broń, powiedzmy, albo na dwie jednoręczne, to go zrobię, ale przy kolejnym playthrough. Ja przy kolejnym playthrough, jak będę siadał do Wukonga, to po prostu innym stensem całkowicie w niego zagram, nie? Można robić buildy pod ataki fizyczne, można robić ataki magiczne, możemy stosować tutaj szybkie sztuki walki, a może trochę bardziej powolne, możecie bawić się w mistycyzm, bardziej... Ja to następnym razem bym chyba zagrał z tym czarem, który zwiększa ci obrażenia, ale sprawia, że nie możesz korzystać z czarów. Mi się wydaje, że to jest bardzo silne. Ogólnie nie wiem, ja na samym początku używałem tego takiego ulta, który przyzywa te twoje małpy, potem już przestałem go używać. Zjada tyle many, on ma tak długi kas, że jest całkowicie nieopłacalny moim zdaniem. I z tych czarów to tylko bez kitu zamrożenie przeciwnika jest mega, ale to mega silne. Chcę nastawić walkę na przemiany pod inne jakieś stwory albo demony, ale nie samymi umiejętnościami tutaj będziemy walczyć, bo także nasze wyposażenie. Możemy wyposażyć naszą małpę właśnie w różnego rodzaju szaty, które tworzą także sety. Te sety... A ja bym sobie strasznie zagrał w Wulonga. Ej, chyba kolejny tytuł, jaki będziemy ogrywać, to sobie Wulonga ogramy jeszcze raz. Ja przy małpie bardzo dużo mówiłem o Wulongu, no bo to też chyba było przez chińskie studia wypuszczone, nie? I po tym czasie trzeba do tego Wulonga wrócić, szczególnie, że Wulong miał kilka DLC-ków wydanych, ja go ukończyłem w 30 godzin, ale on miał naprawdę bardzo ciekawe i nowatorskie systemy. System niestety eksploracji był dość dziwny, ale mam wrażenie, że tą grę warto sprawdzić jeszcze raz. To też jest w ogóle ciekawe, zauważcie, że on ma głównie negatywnie komentarze. I to było związane, była jakaś drama w Chinach, wiecie, związana z Wulongiem, że oni jakąś postać historyczną jakoś źle przedstawili czy coś takiego. I z optymalizacją, z tego co pamiętam, to japońskie było studio, możliwe, japońskie studio, ale też chyba na chińskim micie to bazowało, albo na połączeniu. Coś tam takiego było, że w Chinach to było totalnie zrewiu bombowane, ale to była naprawdę ciekawa gra do sprawdzenia. No to Team Ninja to zrobiło od Nioha. Musimy zostało grać jeszcze raz niedługo, naprawdę. A może jest widzowie w jakiejś dobrej cenie, do polecenia na tym, na Instant Gaming? Zobaczmy. Wulong. Ty, no jest, bez kitu. Bez kitu. Edycja z wszystkimi dodatkami za 100 idzie dorwać. To jest coś, no, 130 zeta. A małpa w ogóle, jak jesteście małpą zainteresowani, no to małpę widzowie też mogę wam zrekomendować na Instant Gaming sobie kupić. No pamiętajcie, że kupując na Instant Gaming mnie wspieracie. Często mają jakieś dodatkowe buffy, w zależności od tego, ile mamy części danego. A jedynie co musicie zrobić, to wejść sobie w link w opisie setu. I tyle. Te sety zdobywamy oczywiście poprzez pokonywanie bossów, znajdowanie ukrytych jakichś secret bossów, albo jakichś skrzynek po mapie i tak dalej, i tak dalej. Mamy także sloty na biżuterię. Mamy tutaj dodatkowe sloty na jakieś gadżety, które same w sobie są umiejętnościami. I bardzo fajnym slotem jest także slot na ducha. Ducha pozyskujemy poprzez pokonanie minibosika i ten minibosik to jest dosłownie na sekundę, dwie przemiana i on przeważnie ma jakąś umiejętność na zasadzie strzelenia jakąś kulą ognia albo zarażenie trucizną, ukąszenie, jeżeli to była postać węża i tak dalej, i tak dalej. Możemy także używać różnego rodzaju lekarstw, ale tak naprawdę można tą grę przejść bez użycia jakiegokolwiek lekarstwa. No serio mówię, tutaj ja używałem tego bardzo mało. Lekarstwa to są tak naprawdę buffy, które na krótko na przykład dają wam odporność na jakiś żywioł, albo na przykład dają wam troszeczkę więcej HP, albo delikatnie podnoszą atak. Nie są to zmiany takie jakieś drastyczne. A tworzymy je poprzez znalezienie ziół, a następnie wytworzenie z tych ziół tych lekarstw. Natomiast jedną z fajniejszych rzeczy jest tutaj kwestia tykwy, a mianowicie estusów, to bo to super. Nie jest tak jak w Dark Soulsach, że macie estusy kilka i tyle. Typów. Tu możecie sobie wybrać naczynie. To naczynie możecie także oczywiście sobie kupić, znaleźć jakieś ukryte i tak dalej. Możecie to naczynie także ulepszyć i w zależności od tego, jakie to naczynie, to takie ma na przykład zdolności. Przykładowo ta tykwa ma 5 użyć, czyli ma pojemność 5 estusów.
Dodatkowo jest tutaj opisana jej zdolność, na przykład regeneracja zdrowia jest zmniejszona o połowę, ale przez krótki czas w użyciu tykwy zwiększa się wskaźnik ataku. Zajebiste. I jeszcze, żeby tego było mało, możecie sobie uważyć własny napój, czyli to wnętrze tego estusa, tej tykwy, wybierając konkretny rodzaj wina, a następnie wybierając przyprawy do tego napoju, do tego wina. I tak na przykład możecie stworzyć napój, który przywraca prawie połowę HP, a może zrobicie taki, który przywróci wam tylko 30% HP, ale przywróci także 30% many. No, różnego rodzaju są tutaj kombinacje i te dodatki także dosyć mocno modyfikują. To jest taki system, który ja bym chciał chyba... Chociaż chciałem powiedzieć, że to jest system, który bym chciał zobaczyć w jakiejś grze od From Software, ale From Software już faktycznie z Wondrous Physicsem, nie? Trochę eksperymentowali z tym. Wondrous Physics, mam wrażenie, bardzo dobrze się przyjął i faktycznie inne gry adaptują to trochę w innej formie. A takie możliwości mieszania estusa, super sprawa. Na przykład po wypiciu tego estusa, to oprócz HP jeszcze wam na przykład tutaj wzrośnie na chwilę wskaźnik poruszania się, czy też prędkości ataku. Mogłem tutaj totalnie nic nie mówić o rozwoju postaci, no skupić się na tym, że jest jakaś graficzka, tam muzyczka i że fajnie się bije bossy, ale uważam, że ten rozwój postaci jest bardzo fajny. Co prawda na ten moment uważam, że Z tym rozwojem postaci to ja mam wrażenie, że on jest odpowiednio złożony na tyle, na ile powinien być. I tyle. Nie ma tutaj jakiegoś przerostu formy nad treścią, jak na przykład, no w Wulongu. W Wulongu jest bardzo dużo statystyk na przedmiotach, prawda? Ogromna ilość tam jest statystyk i to doprowadza do trochę dużej złożoności. A tutaj na lajciku, stary... Znaleźć jakiś system, broken build i na przykład przed pierwszym restartem moich umiejętności nie dawałem za bardzo radę, dopiero jak zrestartowałem i przydzieliłem trochę inaczej, zauważyłem, że te poprzednie rozdzielenie talentów było bezsensowne, no nie wpływało za bardzo na moje ataki. Więc na pewno będą i są tutaj jakieś broken buildy, jedne są mocniejsze, drugie słabsze, ale to w jaki sposób możemy jeszcze bardziej później dostosować tą postać tymi duchami, tymi przemianami, gadżetami. I tutaj ten napój także dopełnia, można powiedzieć, wasz spersonalizowany styl walki. Jeżeli będziecie chcieli walczyć mocnymi atakami, które długo się ładują, to trochę inne rzeczy będziecie potrzebować w tym estusie, w tym napoju. Ale to jest coś, co właśnie mi trochę tego brakuje, no nie? W takich grach jak Sterile Blade, w takich grach jak Wukong, że dostajemy jedną postać, ale w Sekiro jest dosłownie to samo. I my jesteśmy w stanie ją lekko spersonalizować, ale mi brakuje, no wiecie, kurwa... No, chciałbym sobie na przykład zagrać typowo magicznym buildem, prawda? Coś, co jest w Elden Ringu. W Elden Ringu raz sobie zagrasz wielką pałą, raz sobie zagrasz bronią na Dexa, raz z fejtem, raz łukiem, raz magią, nie? No, a niestety w tych grach... A jeżeli będziecie grali w taki sposób, że robicie dużo uników, dużo roli, no to tutaj także te inne regeneracje będą wam potrzebne. Coś, o czym można by było powiedzieć najprościej, czyli graficzka. Wystarczyłoby powiedzieć, że jest ładnie i tyle. Natomiast warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Mamy tutaj Unreal Engine 5, mamy tutaj Ray Tracing, mamy także oczywiście DLSS. Natomiast jeśli chodzi o takie aspekty jak światło i cień, wyglądają fenomenalnie. Dodatkowo takie efekty jak pozostawianie odpowiedniej ilości śladów, zarówno przez naszą postać, jak i ocierający się właśnie o powierzchnię tego śniegu kostur. No, wprawia to, moi drodzy, moje takie, można powiedzieć, gamingowe podniebienie w naprawdę duży zachwyt. Co prawda taka mała pierdoła, która od lat jest stosowana w grach, ale no właśnie, nie jest zawsze stosowana w grach. Samo poruszanie się postaci jest moim zdaniem bardzo satysfakcjonujące. Nie jest to zero-jedynkowe na zasadzie skręcę w prawo. Najlepsze w animacji, kurwa. W Wukongu jest ta animacja, jak cofasz się pijąc ze stusa i nagle zaczynasz biec do przodu. Tak przepięknie wtedy podbiega. Ona od razu tam się kieruje. Tylko jest tutaj tak zwane zebranie się do ruchu, czyli widzimy tutaj poprzez tą animację, że powoli skręcamy. Takie małe bariery, jak z tym odbijającym się kosturem w śniegu, tak samo tutaj na przykład schodzą wchodzenie naszej postaci po schodach albo wchodzenie powoduje odpowiednie ugięcie kolan oraz pochylenie sylwetki i spowolnienie po pierwsze naszej prędkości postaci, no to dodaje taki fajny realizm. Niestety, ale Wukong jest grą taką bezpieczną, to znaczy nie jest może tak hardkorową jak niektóre Souls-like'i, ale także jest bezpieczna pod tym względem, że chroni nas graczy przed zrobieniem totalnej głupoty. To znaczy w wielu miejscach, gdzie może by nas kusiło, żeby dokonać eksploracji, tego nie zrobimy, bo mamy tutaj niewidzialną ścianę. No, i tak, moi drodzy, to nie jest tylko kwestia jednej lokacji, to jest kwestia wszystkich lokacji z całego świata tej gry. To, że są takie niewidzialne ściany, to chuj w to.
Największy problem jest taki, że ty jesteś karany za tą eksplorację. Ty widzisz coś, na co mógłbyś się teoretycznie wspiąć, biegniesz tam i chuj, niewidzialna ściana. A potem w następnym akcie okazuje się, że było takie miejsce, na które mogłeś się wspiąć, a tego już nie sprawdziłeś, no bo byłeś przyzwyczajony do tych niewidzialnych ścian. Po prostu tam, gdzie nie zostało oskryptowane, tam po prostu nie wskoczymy i co prawda tutaj nam się wydaje, że już możemy wejść, ale tu już postać nam daje jasno do zrozumienia, że jest to za wysoko i próba nawet podskoczenia tam nie skończy się niczym poza zdenerwowaniem. I w kontekście grafiki warto wspomnieć o wykonaniu wizualnym bossów, bo to, że są oskryptowani, jeśli chodzi o walkę, różnorodnie i na początku będzie to gigałatwe, a później będzie tylko ciężej, to wiadomo. Natomiast to, że ci bossowie oczywiście są odpowiednio stylistycznie przygotowani, tak żeby pasowali właśnie w ramach tej mitologii, w tej kulturze chińskiej, tej historii, które są adekwatne do tego, co tam się dzieje właśnie w tamtym regionie dla tamtych ludzi, jakie postacie zwierzęce są wręcz prawie boskie i tutaj są odzwierciedleniem właśnie w formie tych bossów, ich wykonania. W wielu Souls-like'ach jest recycling, natomiast tutaj on jest bardzo niski. On jest na poziomie tych elitek, czyli tych mini-bossów, które nie mają takich stricte bossowych fightów, tylko na zasadzie troszkę mocniejszego przeciwnika, przy którym trzeba chwilę postać i trochę go mocniej pobić. I oni są takimi mini-bossami. Natomiast... Nawet jak jest recycling taki zrobiony, to ci przeciwnicy mają nowe skille i mają zmieniony model trochę i widzisz, że to jest coś podobnego, z czym już walczyłeś, ale to jest zupełnie nowe, to jest zajebiste. W przypadku tych największych, to tam jest moim zdaniem bardzo duża oryginalność. Chyba żaden boss się nie powtórzył, a jeżeli się powtórzył, to tylko dlatego, że tak została zaprogramowana właśnie ta koncepcja, czyli że on jest gdzieś na przykład w kilku częściach rozdzielony po świecie. Jak graliście w Wiedźmina, to były tam miejsca mocy, tutaj mamy miejsca do medytacji i tutaj także dostajemy dodatkowy bonusowy punkt umiejętności, natomiast wygląda on bardzo fajnie. Poprzez tutaj animację właśnie siadania i medytowania możemy się delektować zarówno audio, jak i wizualiami. Frito i Hayden Priest, dzięki chłopaki. No, to jest ta muzyczka, to się tak pięknie z tym komponuje. O. Sam dosłownie wchodzisz w stan nirwany. To jest zajebiste. To jest zajebiste, to prawda. Udźwiękowienie w tej grze jest fenomenalne. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że podczas boss fightów macie fajną muzyczkę w tle. Nie, tutaj cała gra jest fajnie udźwiękowiona. Różnego rodzaju takie smaczki, delikatne, orientalne, bardzo fajne, konkretne, nawiązujące do kultury i do tradycji chińskiej, grane na takich właśnie instrumentach. Na przykład jak się nic nie dzieje, poruszacie się po pustyni albo po jakimś lesie, to także macie delikatnie gdzieś tam ktoś brzdęk koli na mandolinie, na jakimś banjo albo jakieś dzwoneczki grają, to naprawdę dodaje super klimatu. No, to jest audiowizualna uczka, naprawdę. Ciami, ciami. Zaś to, co się dzieje w niektórych utworach, czy to poprzez zakończenie aktu, bo pomiędzy aktami mamy tutaj różnego rodzaju takie pokazówki, animacje. Ich jest chyba 6 i każda jest inna i każda jest zrobiona w innym stylu, konkretnym, bardzo nawiązującym także do kultury chińskiej. Są to jakieś animacje, są to pokazy slajdów, jakieś animacje a la poklatkowe zrobionych z prawdziwych, fizycznych, poruszających się figurek. I to jest naprawdę wysoki poziom artyzmu. To, co się tam dzieje także z dźwiękiem podczas tych właśnie pokazówek i to, jak oni łączą ten obraz z dźwiękiem, tą animację, która już sama w sobie jest naprawdę sztuką, dodatkowo z tym odpowiednim udźwiękowieniem, które jest odpowiednio wysoko, kiedy musi być i też bardzo szybko spada, wtedy robi się takie wyciszenie i zmiana klimatu. I oni to robią wielokrotnie tutaj na przestrzeni zarówno walk, samej gry. To jest ciekawe, że to jest coś, co w ogóle, no nie wiem, mogłoby być podstawą gier, a mało kto potrafi intensywnością dźwięku w ogóle zbudować nastrój w grach, naprawdę. Gry, jak i właśnie tych przerywników pomiędzy aktami, żeby poznać historię i fabułę.
w pewnym momencie po prostu zostaniemy wyposażeni w obłoczek. Tak jest, moi drodzy. I tutaj nie bez powodu te wspomnienia wracają, bo któż nie chciałby mieć takiego właśnie obłoczka, dzięki któremu mógłby się unosić i, nie wiem, latać do pracy albo do szkoły. To było marzenie, gdy oglądaliśmy, moi drodzy, Goku, który śmigał na chmurce. No i myślę, że to wam się też może tutaj spodobać. I nie jest to coś w postaci latającego mounta w WoWie, gdzie będziemy mogli używać tego po całym świecie, a bardziej to dotyczy jednej konkretnej krainy. Ale jest to naprawdę bardzo fajny smaczek. Podłóżmy muzykę i wskoczmy tutaj, zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Co prawda niektórych bossów można dosłownie zaklikać, bo nie mają jakichś konkretnych animacji, faz, przechodzenia pomiędzy różnego rodzaju momentami walki i nie da się tego w żaden sposób po prostu uniknąć. No, można ich normalnie po prostu zestunować, zaspamować jakimiś iluzjami, jakimiś innymi nawałnicami naszych umiejętności. Natomiast te fajty, które są, można powiedzieć, fabularnie ważne, no to są zrobione moim zdaniem prawie do perfekcji. Muzyka gra tutaj niesamowicie, tam jest wręcz kino, tam się dzieje taki hollywoodzki, moi drodzy, vibe, gdzie kiedy nawet przegrywamy, to postać potrafi was wyśmiać. Różnie to u mnie było. Bywało oczywiście za pierwszym razem, tych cięższych, gdzie niektórzy mieli problemy, a czasami ci najłatwiejsi powodowali, że gdzieś tam uśpiło to moją czujność i dostałem hita i musiałem to powtarzać. Niektórzy bossowie są na minutę, niektórzy na 10 minut walki, więc tutaj dotkliwie odczuwamy porażkę i ponowne jest podejście do niego, bo trochę czasu to trwa. Wiecie, co jest też giga dobre? Lies of P w sztuczny sposób trochę wytwarzało poziom trudności, gdzie dawało ci jednego bossa i w drugiej fazie dawało ci zupełnie innego bossa. I to doprowadzało do tego, że żeby zacząć świecić tego drugiego bossa, to musieli dosłownie do perfekcji opanować tego pierwszego, no żeby go robić, nie tracąc żadnych healy. A tutaj, jeżeli gra robi coś takiego, jeżeli, że fabularnie chce ci zestawić dwóch różnych bossów ze sobą, to ci daje ten checkpoint. I teraz wiadomo, że jest to łatwiejsze, ale czy forsowanie poziomu trudności na zasadzie musisz zrobić bossa A i dopiero wtedy możesz podejść do bossa B, to jest zwiększenie trudności bossa? No bo idąc tym tokiem rozumowania, to może dajmy czterech bossów za sobą, jeden po drugim, no i wtedy będzie w ogóle najciężej. Będziesz się musiał nauczyć do perfekcji pierwszego, drugiego, trzeciego, żeby w ogóle zacząć uczyć się czwartego, prawda? Bo tak to wchodzisz do kolejnej fazy i w tej kolejnej fazie masz jednego Estusa. To masz bardzo mało miejsca na popełnienie jakiegokolwiek błędu, więc o wiele więcej czasu musisz spędzić, żeby żeby się go nauczyć, prawda? Natomiast te najważniejsze walki fabularne, nie chcąc wam spoilerować, no po prostu mają fenomenalnie to dograne. To, jakie mają fazy, ile tych faz mają, zabawa tymi dźwiękami, tą muzyką, tymi efektami, które tam się dzieją, to jest to tak, jakbyście oglądali jakiś animowany film o starciu tytanów, o wielkich bitwach wojowników. To jest dźwięki za Prima. Ale to wy sterujecie. To naprawdę daje bardzo fajne wrażenie. Ciężko znaleźć taką grę jak Wukong. Przede wszystkim ona ma inne mechaniki tej walki, rozwoju postaci, inny świat, w innej kulturze, w innej mitologii, inni bohaterowie i przeciwnicy oraz bossowie. Prawda. Ona jest po prostu unikalna. Inna. No, to jest Wukong. Ona jest oryginalna. Właśnie nie da się jej zarzucić, że jest dosłownie kopią czegoś tam. Ma wiele rozwiązań, które wynikają oczywiście, tak jak powiedziałem, z historii czy też z kultury, gdzie kto ją tworzył. Ale to wykonanie jest solidne. Są rzeczy także, które mnie denerwowały w tej grze, tak jak niewidzialne ściany, tak jak to, że bossowie potrafili się zbugować, gdy zbyt blisko ściany stoją, wtedy nie wykonują zbyt wielu swoich umiejętności. Niby ta gra jest liniowa, ale można się pogubić, bo nie mamy tutaj mapy, więc w sumie no, musimy się jakoś tak rozeznać w tym terenie. Nie jest to na pewno łatwe,
Ale ja bym, kurwa, do tej gry dodał mapę, bo no niestety ten teren jest zbudowany w takiej formule, że jest mało unikalnych elementów, które po prostu naturalnie uczą cię lokacji i eksploracji jej. Z uwagi na co bym tu chyba dodał mapę. Finalnie to tak bardzo mała ilość błędów, jak na tak dużą, długą grę. I to nie jest taką mapę, że wchodzisz na lokację od razu masz jej mapę, tylko może wiesz jakąś mapę, którą musisz odkryć, potem sam ją tak jakby rysujesz, nie wiesz jak jest duża, coś. Ja bym tutaj jakąś fajną mechanikę z mapą dodał. Bo to faktycznie jest 80 iluś tam bossów, kilkaset różnych potworków po całym świecie, mnóstwo lokacji podzielonych na 6 aktów. No to jest dużo możliwości, żeby ta gra po prostu cię zdenerwowała. A ja ich nie miałem zbyt wielu, poza tym, że byłem niedojdom i nie potrafiłem bossów czasami pokonać i długo się z nimi męczyłem. Ale tak, żeby narzekać stricte na mechanikę z gry, bywało, ale to wynikało z mojej frustracji, że jestem taką właśnie łamagą. I obrażałem wtedy programistów, ich wszystkich szefów, że co oni to zaprogramowali, że przecież to jest gówno. Ale jak już pokonałem bossa, to stwierdziłem, że był jednak fajny. Zagrajcie w tego Wukonga, będziecie mieli coś innego, będziecie mieli fajną chińską przygodę. I jakkolwiek by to brzmiało, bo to, że to jest chińska gra, mogłoby nam się kojarzyć z jakąś tandetą albo z mobilką, no to tutaj chińska gra oznacza grę, w której promuje się kulturę, jakąś mitologię, jakieś tradycje chińskie. Uważam, że ta gra jest taką laurką, a wręcz taką reklamą dla Chin, jeśli chodzi o te artystyczne aspekty, ich muzykę, piosenkarzy, dźwiękowców, grafików, wszelkiego rodzaju, moi drodzy, reżyserów, którzy to robili. Nawiązań do religii, może nie tej naszej tutaj europejskiej, ale właśnie dlatego, że jest orientalna, to też potrafi być bardzo ciekawa dla nas. Powinniśmy być ciekawi świata. Czy to będzie gra roku? Uważam, dla że nieraz w materiałach używa, że coś jest najbardziej optymalne. Jak coś jest optymalne, to już jest najlepsze. Wiem, ale patrz, ja ci to wytłumaczę, to jest bardzo proste. Mówisz, że też mówi się, że nie ma większej połowy, prawda? Która połowa jest większa? Jedynka czy dwójka? Która połowa kółka jest większa? No dwójka jest większa teoretycznie. Oboje są połówkami, ale ta połówka jest większa od tej połówki. Większa połowa. Ale jest tak, no. Z tym optymalnym jestem świadomy tego. Ja staram się to jakoś poprawiać. No, optymalne. Optymalny właśnie słownikowo, nie? Znaczy najbardziej optymalny słownik. Optymalny. Najlepiej dostosowany do konkretnych warunków, wyzbyty się nadatków, nie znajdujących w nich zastosowania. Jakby to wytłumaczyć na takiej zasadzie, że coś jest optymalne, wydaje się optymalne, po czym znajdujemy optymalniejszą wersję tego i ona będzie bardziej optymalna. Tak jakby założenie optymalności bazuje na naszych obecnych standardach i wiedzy i nie zdajemy sobie z tego sprawy, czy istnieje coś bardziej optymalnego. A może istnieć coś bardziej optymalnego od naszego obecnego standardu, prawda? No tak, no oczywiście, że może. Ich nie bardzo, dla innych to może będzie jakiś dodatek do Eldena, a może Steral Blade, a może to będzie jeszcze Star Wars. A może to jeszcze będzie całkowicie inna gra? FIFA! Ja bym ją dawał na pewno wysoko. Nie lubię oceniać od 1 do 10, ale jak chcecie bardzo, to nie wiem, 8, zadowoleni. I powiem wam szczerze, że mam coś takiego jak po przejściu Soulsów, gdzie grałem pierwszy raz, że jak już widziałem te napisy końcowe, to wiedziałem, że coś się skończyło. Wiedziałem, że ta historia taka kilkudziesięciogodzinna, którą codziennie przeżywałem i też nagrywałem z widzami, to no już dokończyło się. Tamta opcja nie była optymalna, tylko nam się taka wydawała, więc ta nowa wersja optymalna, wcześniejsza nie była. Nie no, wcześniejsza była optymalna w sensie względem obecnych standardów, w sensie istniejących wtedy standardów. No tak. Można to próbować wytłumaczyć. Zakończyłem historię, zakończyłem jakiś mały etap i następnego dnia, kiedy po prostu odpalałem nagrywania, transmisję, stream, to już wiedziałem, że mam grę ukończoną, to tak czegoś mi brakowało. I to chyba jest oznaka, że to była dobra gra. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w dokonaniu jakiegoś tam wyboru, decyzji. Myślę, że nie będziecie żałować. Nie jest to gra hardkorowa. Nie jest to także gra totalnie dla dzieciaków. Ostatnia rzecz na koniec. Warto eksplorować, podróżować i odkrywać różnego rodzaju miejsca. Naprawdę dużo w tej grze jest poukrywane. I nie tylko bossowie, ale także jakieś
przedmioty, kurwa, a ja lokacje, wam powiem od siebie, że ja mam wrażenie, że pierwszy akt Wukonga był najlepszy. Że ta gra najlepiej się zaprezentowała na samym początku, im dalej tym było po prostu już niestety trochę gorzej. Trzeci akt był takim pikiem tego, jak źle to wyglądało. I potem faktycznie czwarty był z pajęczycami, no. Czwarty potem był jeszcze fajny, faktycznie. Ale kurwa, no... Nie wiem, jak dla mnie to jest po prostu dobra gra. Łuka, ja się z wami żegnam, a jak chcecie kupić taką albo inną grę, to sponsor programu G2A.com ma dla was fajne promocje. W opisie macie link i to jest także mój wieloletni partner, dzięki któremu mogę sobie regularnie nagrywać na YouTube'a. Cześć! No, to essa. Proces optymalizacji kończy się na rozwiązaniu idealnym. Optymalny jest najlepszy przy uwzględnieniu obecnych ograniczeń, ale gdy warunki ograniczenia się zmieniają, to można zmienić też to, co nazwiemy optymalnym. No, dokładnie tak jest. Kurwa, ciekawe, nie? Ciekawe.